Piątek 16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gumnach odbył się koncert walentynkowy w wykonaniu Eli Mach i Tymoteusza Tomali. No dzisiaj tak walentynkowo w Gumnach, razem w duecie, ale to nie pierwszy wasz występ razem. Tak, nie pierwszy. Mieliśmy przyjemność razem grać. Tymon kiedyś zaprosił mnie do współpracy w hotelu w Wiśle w Krystalu. No i właśnie, jak tam w duecie? To trzeba się jakoś przygotować do takiego występu, łatwiej, lepiej solo? Czy wam to tak wyjątkowo razem dobrze się gra i występuje? Ja myślę, że to zależy, ale nam się bardzo dobrze razem gra, więc dobrze się rozumiemy i wtedy jest dużo łatwiej też współpracować. No ale każdy z was też oczywiście osobno działa, także jakbyście się tutaj mogli pochwalić, opowiedzieć trochę o sobie naszym widzom, no to może zacznę tutaj od Eli. No to ja grywam w Piano Café, to jest miejsce, w którym gram najczęściej, ale też zakładamy zespół i razem tworzymy muzykę. Będziemy teraz za niedługo nagrywać płytę, zespół nazywa się Teraz i Tu. Dodatkowo okazjonalnie gram na jakichś balach, imprezach, tak to wygląda. Dobra, pociągnę jeszcze temat tego zespołu, bo to taka mocniejsza muzyka. No to jest połączenie wokalu rapera, dużo solówek gitarowych, skrzypcowych, pianino, także myślę, że jest to takie ciekawe połączenie. Przede wszystkim tego rapu z tym śpiewem, to jest fajne połączenie. No a tutaj, no to też wiem, że tutaj dużo sukcesów, występów na twoim koncie. Znaczy ja dużo gram zarówno solowo, współpracuję też z zespołami, współpracuję też z solistami różnymi już tak od wielu lat, więc jakby kontynuuję to już chyba, no już bardzo długo. Na przykład z zespołem Brie, z zespołem Fila, z zespołem Brie tworzymy taką muzykę folkową, która jest połączeniem muzyki też jazzowej, folkowej i nawet z elementami popowymi. No i generalnie oprócz tego z solistami, z przeróżnym repertuarem, tak naprawdę bardzo, bardzo szerokim spektrum. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.